tym dniu, w Światowym Dniu Krwiodawcy, chcę wszystkich zachęcić do tego, by krew oddawać regularnie, by być w takiej swoistej gotowości do oddania krwi. Prowadziliśmy zresztą taką akcję jakiś czas temu, gotowi do oddania krwi, wtedy, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, wtedy, kiedy w magazynach tej krwi było rzeczywiście bardzo dużo, bo był ten społeczny ruch, żeby oddawać krew, żeby dawać krew dla rannych, dla poszkodowanych, dla ofiar wojny, dla ofiar starć, ale wtedy zaproponowaliśmy tą akcję właśnie gotowi do oddania krwi po to, żeby zebrać taką grupę ludzi, która jest gotowa na wezwanie, która w momencie, w którym będzie taka potrzeba wyjątkowa, że będzie tej krwi brakowało, że będzie ona potrzebna w większej ilości, będą gotowi w każdej chwili przyjść i tą krew oddać. Proszę Państwa, okres wakacyjny, okres letni zawsze jest tym czasem w roku, kiedy tej krwi jest potrzebnej więcej. No, z reguły właśnie przez to, że zdarza się w tym czasie więcej wypadków, także więcej kolizji drogowych. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, żeby krew oddawać, żeby zgłaszać się. Zachęcam pracodawców, żeby tą akcję organizować w swoich firmach. Można się skontaktować z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Właśnie takie mobilne centra krwiodawstwa są i takie centrum mobilne może podjechać i taką akcję można w porozumieniu z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa zorganizować. Zachęcam do tego, zachęcam też wszystkich, by oddawać krew. To jest niezwykle ważne działanie społeczne, ale to jest niezwykle ważne działanie także po to, żeby po prostu dawać coś z siebie drugiemu człowiekowi, co jest bardzo istotne i nigdy nie wiemy, komu i kiedy i w jakim momencie ta krew będzie potrzebna. Więc oddawajmy krew nie tylko wtedy, kiedy dzieje się coś naszym bliskim, kiedy trzeba się tą krwią podzielić z osobą z naszej rodziny, kiedy wiadomo, że wtedy rodzinnie organizujemy taką akcję, jeżeli ktoś ma operację, czy jeżeli zdarzy się jakaś inna taka trudna sytuacja. Ale pamiętajmy także o innych ludziach, o tym, że możemy komuś swoją krwią uratować życie i starajmy się oddawać tą krew regularnie. Do tego wszystkich zachęcam, zapraszam, a za chwilę ja tutaj z moimi współpracownikami także oddam krew, dzieląc w jakimś sensie siebie z innymi. Dziękuję bardzo.